Federacji Barskiej do Powstania. Widzicie, ja mam taką koszulę. To jest koszula powstańcza, którą się zazwyczaj używano, którą używano pod mundur lub w okresie letnim jak teraz. Ona ma takie paski, które są bardziej ozdobne, bo tak naprawdę jakbym to rozpiął, to koszula będzie mi się dalej trzymać. Patrzcie, widzicie? Spodem mam jeszcze dodatkowy guzik. To aspekty ozdobne, żeby to ładnie wyglądało. Tak jak się dawniej nosiło jakieś tam stroje. Tutaj jest widać bardziej ubogi, już bardziej taki jesienny, zimowy strój, jakbym go ubrał. Słuchajcie, dawniej, oczywiście wszystko, tak jak powiedziałem, wywodzi się z pewnej tradycji. Tak jak harcerstwo ma pewne rzeczy z tradycji zaczerpnięte, jak nazwa nawet harcerz i tak dalej, czy drużyna, kufiec, chorągiew, etc. Tak samo w Powstaniu Styczniowym odwoływano się do I Rzeczypospolitej, bo byliśmy pod zaborami. Więc kolory to są województwa, do którego przynależeli żołnierze. Czyli przypuśćmy, to jest kolor podlaski, czyli taki zielony. Żółty byłby lubelski, taki karmazynowy, amarantowy byłby krakowski. Widzicie, to tak dawniej było, zjeżdżali się na sejmiki, żeby poznać, kto był z jakiego województwa, no to miał dane kolory. I tak z tego się to właśnie wzięło. Patrzcie na kolejną rzecz ciekawą. Tutaj ja ubiorę tą ładownicę, a nasz drugi powstaniec ma inną ładownicę. Jak myślicie, dlaczego? Z różnych okresów są? Nie, to jest ten sam okres. Może na innej ubranie. Nie, może być do tej samej ubranie. Proszę? O rangę. Też nie chodzi o rangę. Majętny. Nie. Bo jednemu się taka podoba, a drugi by nie. No bo on potrzebował. Nie wiem, tak to może by... Musiał być więcej na wojnie. Dobra, to może naprowadzimy. Jak się poruszano w tym wieku, w XIX wieku? Na koniach. O, właśnie. I teraz idąc... To jest na jazdę konną, to jest jak się ma... Nie. No. Odwrotnie. No, odwróć. Dokładnie tak. To jest piechur. To jest człowiek, który będzie poruszał się pieszo. I on ma tutaj ładownicę. To jest ładownica strzelca. Strzelca, tutaj by jeszcze poszedł bagnet z tej strony, byłoby to obciążone. Idąc pieszo, nie będzie mu to przeszkadzało. Człowiek, który byłby na koniu, miałby szablę, miałby jeszcze ładownicę pełną ładunków, to by wszystko mu to wisiało i byłoby ciężko. On by jechał galopem, to by ten pas mu tak latał i go tutaj... Później by miał całe sinę, nie? Więc wymyślono, że dostanie dodatkowy pas, który będzie sobie tutaj wisiał i je podczas galopu, jazdy, no to będzie mu się tak to tylko odbijało do tej głowy, no to zatrzymywało. Później zrobili coś takiego, że dołożyli na dnie taką deseczkę i ta konfederatka już robiła się tak trochę na bakier, nie? Tutaj widzicie do góry, a tu już nam się coś nam schodzi, nie? Przechodząc dalej, tu mamy okres powstania styczniowego. To też jest powstanie styczniowe. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I teraz tak. Dobrze kombinowaliście. To są konfederatki przyszłe. To znaczy już widzicie, że nie są tak wysokie, nie są tak potężne. Są mniejsze. Tylko, że wiadomo, kolor zależy od województwa. Tutaj podlaskie, tu mamy krakowskie. Wiadomo, konfederatka. Tutaj konfederatka ta, to jest konfederatka damska. Do tego. Do stroju żałobnego. Zaraz powiemy dlaczego. Widzicie, że jest materiał taki, no nie taki zwykły, prosty, tylko już taki bogatszy, delikatniejszy. I kobiety nie nosiły żadnych emblematów ze względu na dobra, to, że która jest najbardziej sucha dziewczyna? Na Sybii. Więc nie mogły nosić żadnego orła. Dobra, jedna dziewczyna, zapraszam. Słuchajcie, tak wyglądała. Ale cieplutko. Tak wyglądała kurta kobieca, bo oczywiście pod tym chodziła koszula taka bardzo ładna. Z wysokim kołnierzem. Halka. Halka, tak? Tak się to nazywa. Tak. Jeszcze na halkę macie normalną spódnicę, nie? Wszystko w kolorach widzicie takiej. Bielej i czerni. Bielej i czerni, dokładnie. I tutaj. Ta kurtka oczywiście jest wzorowana na tych naszych kurtkach szlacheckich,
widzicie, na kołeczkach wszystko łączone. Tutaj jeszcze ma chapkę, żeby po prostu wszystko trzymało. I to, co jest bardzo ciekawe, tutaj podniosę rękę. Widzicie? Rozcięcia jak w starych szlacheckich strojach. Dokładnie tak. Widać z tyłu, tutaj jest wężana, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Dlaczego żałoba narodowa? Bo 8 kwietnia, jak widzicie, 1861 roku, czyli przed powstaniem styczniowym, była wielka manifestacja w Warszawie. Co mamy tutaj? Ludzie wyszli na ulicę, wyszli z krzyżami, wyszli z orłami, chcieli niepodległości, manifestowali to. Władzy się to nie podobało, wyciągnęli żołnierzy z arsenału i ostrzelali manifestujących, gdzie niestety ludzie zginęli. I od tego czasu, czyli od 8 kwietnia 1861 roku do powstania styczniowego, czyli do 1863 roku, kobiety ubierały się w strój żałobny. Żadna z kobiet nie ubierała się w kolorowe stroje, tylko czern, biel, amarant. Nie nosiło się ładnej biżuterii, złotej, zdobionej, tylko się nosiło takie właśnie mosiężne krzyże, widzicie, malowane na czarno, z jakimiś elementami i patriotycznymi, i takimi. O, tutaj macie, co? Co tutaj mamy? Za taki element. Korona cierniowa? Dokładnie. A co znaczy korona cierniowa? Męka. Męka i cierpienie. Czyli cierpienie tego narodu. Kobiety nosiły takie krzyżyki i jeszcze w dodatku takie broszki, które były przypinane tutaj pod szyją. Boże zbaw Polskę. Różne sygnety oczywiście i tak dalej, które pokazywały, że tutaj tak jest żałoba narodowa. Mężczyźni oczywiście żałoba też narodowa i trwało w ciemnych strojach. Czamara, tak zwane. Pozwól. Dobra, chodźcie do tego. Albo jeszcze nie. Widzę was bardzo ciekawi. Wyobraźcie sobie, że każdy oddział powstańczy miał sztandar. Tutaj my też mamy sztandar powstańczy. Już myślałam, że broń. Aha, zaraz broń będzie. Co tutaj mamy na tej stronie? Orła. Już Polite Trojga na lodzie. No, dobrze mówisz. Dobrze. To powiedz mi, co tam mamy po lewej stronie? Mamy orła, to jest symbol. I po prawej litwy. Czyli, a jak się nazywa? Bardzo ładnie, to jest pogoń litewska. A na dole, co to jest? Kto to jest? Anioł. No, za mało jak na anioła. Walczący anioł. Za mało jak na anioł, to znaczy, czyli ktoś wyżej od anioła. Archanioł? Nie, bardzo dobrze. Archanioł Michał, czyli symbol Rusi, czyli Trojga Narodów. Ja tak samo, widzicie, mam na pasie, mam orła, mam pogoń i Michała Archanioła. To jest Rzeczpospolita Trojga Narodów, odwoływano się bardzo mocno w powstaniu styczniowym. A po tej stronie, jak widzicie, korona cierniowa i krzyż, czyli cierpienie naszego narodu. Na górze macie orła z jaką koroną? Inną dziś normalnie. No, czyli właśnie. Z taką czapkową. Bo są dwa rodzaje korony. Jest jedna. Jaka? To jest taka zamknięta. O, czapką biskupa. Bardzo ładnie. To jest zamknięta i otwarta. Będziemy strzelać? A tą, co teraz mamy, to korona. Strzelać? Nie, strzelać to będziemy. Otrzymać chociaż? Potrzymać, może potrzymać. Dziękuję. Super. Ale tylko może. Słuchajcie, wiecie dlaczego ubieram rękawiczki? Żeby odcisków palców nie zostawić. To coś w tym jest. Dokładnie. Coś w tym jest. Odcisków palców na broni. By lepiej się trzymało? Nie. Właśnie, żeby po prostu nie rdzewiała ta broń. Bo ta broń pamięta powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. To jest prawdziwe. To jest oryginalny, oryginalny ja tego nie chcę, pistolet z tamtego okresu. Zrobiony w 1822 roku, gdzie macie tutaj wybicie. Mhm. Proszę bardzo, no, można tak... Nie, tutaj... nie popatrzeć tylko. Popatrzeć. Nie zatykaj. Nie. Nie. A przerobiony na kapiszonowy, czyli tutaj na taki komin, w 1854. Wcześniej był to pistolet skałkowy. Rozumiemy, co to był pistolet skałkowy? Nie rozumiecie. Bardzo dobrze. To znaczy, że w tym miejscu była taka blaszka, a tutaj zamiast takiego kureczka był krzemień. Krzemień uderzał w metal, wytwarzał iskrę, która spadała na panewkę. Dlatego jest czasami takie powiedzenie spalić na panewce, nie? To znaczy, że po prostu nie doszło do zapłonu w lufie. Często nie zapalało.
Dokładnie tak. No, nie oszukujmy się, kapiszonówki były zdecydowanie lepsze, było to ulepszenie broni, bo skałki jak zamokły, nie chciało dawać iskry, więc nie dało się tym strzelać. Więc zostało przerobione to później na kapiszon. Kapiszon było tyle fajniejszy, że zakładało się taki kapturek tutaj i po prostu spuszczało się kurek, spadało, zbijało. Tutaj macie taki kanalik, do kanalika wpadała iskra, w środku był proch, wcześniej naładowany, wytwarzało się zapłon, spalało proch i wypychało nam pod ciśnieniem kulę. Jak myślicie, jaka kula wchodziła tutaj do tego? Duża. A jeśli strzelnicę podać? O, taka. Proszę, jaką kulką... Też można dotknąć? Nie, to można. Okay. Jaką kulką można było dostać? I tak w serce. W porównaniu do współczesnej kuli, to jest o wiele szersze. To kałach nawet nie ma takiego przebicia, nie? Ale jaka siła jest teraz, jaka była. Nie, no to teraz to mamy powtarzalne, to sobie stoimy i tylko któryś trafimy, nie? A to jest węższe, jak się nie trafiło za pierwszym razem, no to... Dla drugiego się załadowało, to mógł ktoś dojechać. To już można było mierzyć. Generalnie ten pocisk, jak trafił, to łamał kości, miażdżył. Miażdżył kości. No to jak było zbyt blisko, no to wiadomo, że mogło urwać rękę, nie? Ale zazwyczaj było to tak, że jak dochodziło do kości, no to... Bo tutaj macie widzieć, jest pusto w środku. Mhm. To znaczy, że ten jest takim pociskiem, że jak wchodził, to on nie wyrywał, nie przechodził, tylko miażdżył, znaczy zgniatał się na kości i miażdżył wszystko, co było tutaj dookoła. A była wtedy taka cudowna medycyna, że jedynym ratunkiem było amputacja ręki. Żebyście zapamiętali, jaka to jest broń dokładnie, jest to czarnoprochowa, to znaczy będzie pakowany czarny proch do środka, odprzodowa, czyli z przodu ładowana, i kapiszonowa. Odprzodowa. Tak, to jest broń czarnoprochowa, odprzodowa, kapiszonowa. Widzicie, tutaj jest taki stemperek. Kurde, mi teraz nie wyjdzie, bo się zgrzało. Ale mamy taki inny, to wam pokażę na innym tym. Dobra, to mamy pistolet. Kolejną ciekawą sprawą to jest to, to też pamięta powstanie styczniowe. To jest czyli te wszystkie? Nie wszystkie, bo tamte na przykład... Te dwie to repliki. To są repliki. Bardzo dobrze odwzorowane, oryginalne. Oczywiście od oryginałów. Kupione specjalnie na zamówienie ze Stanów, żeby można było tym strzelać na strzelnicy. Tutaj mamy karabinek kadecki. Co to znaczy karabin kadecki? Taki do uczenia strzelany? No ale kto się tym uczył? Kadet? Kadeci. Kim był kadet? Kadet? Kadet jest na studiach. Na studiach jest kadet i on zaczyna dopiero studia. Jeszcze. No to tam studiów nie było, było co innego. Jeszcze nie żołnierza, aspira na żołnierza. Tak, dokładnie tak. To byli zazwyczaj chłopcy 12-13 lat, którzy szli do wojska. Dostawali już takie karabiny. Były dla nich wtedy ciężkie, no dla mnie to jest taki leciutki karabinek. Wiadomo, ćwiczyli tym, strzelali. Tak samo macie tutaj system kapiszonowy, jak wszystkie karabiny w tym okresie. I ma stempel tutaj wkładany obok broni. Jego się wyciągało, przybijało się, później szybko się chowało do środka. Tak to wyglądało, nie? Robione przez jakiegoś pana, który się nazywał Franz Turek. No często, gęsto jakieś tam swoje wybicia ludzie mieli, nie? I teraz przejdziemy do normalnej broni już powstańczej, to znaczy taką, którą używali powstańcy. To jest karabin Lorenz. Do tego szło ten sam nabój? Co do tego nie, nabój? Tu był inny ten. Tu było jakieś... Nie wiem. Dyszka, połowa tego? Mniejszy. Połowa. Tutaj mamy 13,9. Czyli taki pocisk mamy. Coś takiego. Też jest szeroki. Taką wielkość. I teraz tak, tu też mamy styl oczywiście kapiszonowy. Mamy stempel nie jest chowany z przodu, widzicie? Nie ma miejsca na niego zazwyczaj. Trzymało się go w bucie lub za pasem. I mogę pokazać, jaka lekka broń to jest. Proszę bardzo.
Ciekawe, a na przykład, jak wspominałem, może nie wiem, czy wspominałem, były też rewolwery w powstaniu. I takie kulki używał się do rewolwerów. Oczywiście one też były ładowane odprzodowo. Bębenki były wysuwane, pakowało się najpierw proch, później pakowało się kulkę, przybitkę skórzaną i później nakładało się na tył kapiszon. Kolejną taką ciekawostką co do broni to są bagnety, nie? Bo jeżeli dochodziło do starcia między żołnierzami z bliska, no to jak to zwykle bywa, padała komenda na bagnety. No i takim oto karabinem z bagnetem się walczyło, nie? No jak widzicie, bagnet jest... ten jest... Tnący. Jak widzicie, powstańcy na niego mówili też liściem potocznie. Wiadomo dlaczego. On służył tylko do kucia. Natomiast jest drugi jeszcze bagnet, który zazwyczaj mieli w tych karabinach rosyjskich. To jest taka ciekawa sprawa. To jest kujący znowu. Bo widać, że wygląda troszeczkę inaczej, prawda? Ma takie podnogi na cztery strony. I po prostu działał na takiej zasadzie, że był wbijany, obracany i wyciągało się to, co było. Rosjanie bardzo lubili ich używać. Ale jest krótszy za to w porównaniu tak, jest do krótszy, tego bo broń rosyjska była mniej więcej gdzieś taka od ziemi. A, troszkę. Może taka. Więc była bardzo duża. Ich z bagnetem była ogromna. My mieliśmy mniejsze karabiny, takie właśnie modele austriackiego, więc te bagnety były o wiele dłuższe. To była innowacyjna broń ogólnie, dlatego ich używano, kupowano. Lorenz, super. Niezawodna i dalekosiężna przede wszystkim. Na 500 kroków, jeżeli był wyćwiczony, strzelec mógł trafić spokojnie osobnika. Pokażę wam, jaka jest waga z bagnetem, żebyście sobie zobaczyli. Proszę. Muszę pójść kiedyś na strzelnik, tak się masz, a nie, że sobie opuszczasz. Spróbuj. To może być ciężko.